Witam Was ponownie, ponownie Zielony Smok z tej strony. Słuchajcie, zapraszam Was na kolejne tajemnice. Tajemnice niewyjaśnione do dziś. Zaczynamy. Słuchajcie, skontaktowała się ze mną pewna osoba, która jak twierdziła była przewodnikiem na Osówce w latach 2009, 2010 i 2011. I teraz tak, słuchajcie, po obejrzeniu po prostu moich filmików, no, zdecydowała się na to, że napisze do mnie i... Jak wam to wytłumaczyć? Jakby wam wytłumaczyć? Ciężko będzie naprawdę, bo z tego względu, że... No, jako przewodnik, prawda, no chłop sobie, prawda, tam pracował, oprowadzał turystów i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, pewnego dnia doszło do zjawisk paranormalnych. Ten mężczyzna po prostu nie miał jak sobie nawet tego, słuchajcie, wytłumaczyć. On potem nawet stracił robotę, bo no po prostu o wszystkim to, co mu się przydarzyło, opowiedział dokładnie swoim przełożonym. Dodatkowo było jeszcze dwóch świadków, tu chodzi o dwóch turystów, ale niestety też te ich zeznania po prostu nie wystarczyły. Także no mówię, doszło, słuchajcie, do pewnych nieporozumień, do jakichś dziwnych spraw, które tam się odbyły w tych tunelach właściwie. Chodzi przede wszystkim, słuchajcie, o to, że nasz przewodnik, który tam pracował, no stracił po prostu pracę, no, robotę stracił chłopak. Więc tak, mówiąc w skrócie, po prostu, słuchajcie, pewnego dnia, no wiadomo, oprowadzając swoją grupę, wiadomo, że to wszystko, bo ja tam już byłem, wiadomo, o co chodzi. Zresztą to są nawet już filmiki. Chodzi o to przede wszystkim, że nowy przewodnik, no wiadomo, że co chwilę, jakiś czas przychodzi nowa grupa, wiadomo, no ludzie przyjeżdżają z całej Polski, nawet z Niemiec, z Holandii, z Anglii, także to też nie ma tutaj co ukrywać. Z całego świata zresztą, można powiedzieć, z całej Europy. No i przyjeżdżają i zwiedzają te tunele. No nawet niektórzy nie mają pojęcia nawet, co tam się wyrabiało podczas II wojny światowej, że tam pracownicy, którzy tam pracowali, już stamtąd nie wychodzili. Ale chodzi, słuchajcie, o to, że podczas po prostu pełnienia swojej służby, gdy owy nasz przewodnik oprowadzał tą grupkę turystów, no powiem tak, słuchajcie, w pewnym momencie zauważył, że dwie osoby gdzieś tam w oddali chodzą, słuchajcie, i wchodzą w ogóle do jakichś innych pomieszczeń, gdzie no ogólnie nie mają prawa nawet tam wchodzić, bo no nikt tam z tego względu nie wchodzi, że jest to bardzo niebezpieczne. No i no owy przewodnik, słuchajcie, się za nimi tam po prostu no udał i od razu zaczął krzyczeć, że słuchajcie, wyjdźcie stamtąd, bo tak jak wcześniej wspominałem, po prostu kto oddali się od naszej grupy, zostanie po prostu od razu wyeliminowany i będzie musiał no niestety opuścić wycieczkę i udać się na zewnątrz. Także po prostu to są moje zasady i tyle na ten temat, prawda? Także słuchajcie, no zaczął rozmawiać. Mało tego, dwie osoby jeszcze, które były w tej grupie, też te osoby zauważyły. To były jakieś cienie, które gdzieś tam przychodziły i wchodziły po prostu w jakieś inne kondygnacje owych tuneli. No i słuchajcie, także nasz przewodnik i tych dwóch turystów udało się tam za nim, żeby po prostu tych owych, prawda, owych turystów nawrócić, żeby dołączyli do grupy, ale słuchajcie, co się wydarzyło? Nikogo tam nie było, to jest ciekawe, no i wszyscy zdębieli. Dlaczego tylko przewodnik i tych dwóch turystów widziało owe cienie, które się tam gdzieś przemieszczały? No ciężko to wytłumaczyć. Skoro później te pomieszczenie, gdzie oni się udali, było po prostu no ślepe, także nie ma nawet takiej możliwości, aby ktokolwiek tam gdzieś przeszedł i się schował, czy ukrył gdzieś za jakimś, prawda, kamieniem. Nie było takiej w ogóle możliwości.
No i wszystkie trzech zdębieli. No i ciekawe czemu, dlaczego z całej grupy tylko trzy osoby zauważyły te cienie. No i tutaj zobaczcie, możemy sobie tak wytłumaczyć w ten sposób, że no nie każdy człowiek jest jakby jakby godzien i tak dalej. To jest coś, to są ciężkie tematy, godzien, nawet nie wiem jak to nazwać, zobaczyć ducha, no nie każdy człowiek jest po prostu no godny zobaczyć ducha, czy zjawę, czy zmorę i tak dalej. Nie każdy po prostu ma takie jakby predyspozycje do tego. No, słuchajcie, ta grupa, która została, ona słuchajcie, otępiała, nie wiedziała co się dzieje, no do kogo ten przewodnik gada i tych dwóch turystów. No i ten przewodnik z tymi dwoma no, wrócił do grupy i zaczął dalej opowiadać, no i na tym się skończyło. Odprowadził całą grupę do wyjścia, no i tak zleciała mu praktycznie cała dniówka, następna grupa i tak dalej, także no nic się praktycznie nie działo. No i mówi do mnie, bo już mam numer telefonu i mówi, no słuchaj smoku, no oglądam twoje filmiki, prawda, tam no, z przymrużeniem oka i tak dalej, ale słuchaj, dwa tygodnie po tym zdarzeniu wydarzyło się coś, co nawet ja sam nie jestem, słuchaj, smoku w stanie tego opisać. No i znowu zaczyna mówić po swojej dniówce, znaczy po swojej dniówce, w trakcie swojej dniówki, który tam, prawda, no pełnił ten przewodnik, no to dostał kolejną grupę i on już miał dosyć, po prostu już miał dosyć, bo o tym zdarzeniu nikomu nie mówił, ale co to o tym, oczywiście o tym pierwszym zdarzeniu, to jest drugie zdarzenie, które tam miało miejsce, słuchajcie, on już miał dosyć, już potem później powiedział tym swoim przełożonym, że już ma dosyć, bo no coś jest nie tak. Mówi, albo duchy, albo zjawiska paranormalne, albo tam ktoś kręci jakieś filmy, bo rekonstrukcyjne, bo nie daje, słuchajcie, sobie rady już z tym. Już jego po prostu psychika siada. Więc tu już, słuchajcie, żeby nie przedłużać, no po prostu nasz przewodnik, owy nasz przewodnik, mówię, po prostu no podczas pełnienia swojej służby, prawda, przy oprowadzaniu kolejnej grupy na osówce, chodząc, prawda, po tych tunelach i tak dalej, z jednego pomieszczenia do drugiego, prawda? No to wiadomo, to jest kółko, ta sama bajka, ta sama, prawda, teoria, tak samo, te same słowa, prawda, wiadomo, wchodzi jedna grupa, druga, trzecia, piąta, dziesiąta, piętnasta i w kółko są te same słowa powtarzane, prawda, że tu było tak, tu było tak, tu było tak. Oczywiście mało co mówi na temat tych firm, które tam brały udział, czerpały właściwie korzyść z tych pracowników, którzy tam pracowali. To jest taki temat, no, trochę niewygodny, ale to już miesza o to. Więc podczas, słuchajcie, tej pierwszej, właściwie tego dnia, no nasz przewodnik zdębiał. Już zdębiał całkowicie, bo tylko on, ale tylko on, słuchajcie, z całej grupy zauważył, że i teraz, słuchajcie, ja wam powiem prawdę. To nie, że jakieś tu mam bajki opowiadam czy coś. To jest wszystko na faktach autentycznych. Podczas oprowadzania tej grupy, słuchajcie, zauważył około 5 osób ubranych w pasiaki. W pasiaki, słuchajcie, 5 osób w pasiakach, które przemieszczały się z punktu A no do punktu B, prawda? Już nie wiadomo gdzie to było i tak dalej. To mówię w punkcie od punktu A do punktu B. No i w tym momencie nasz przewodnik miał już dosyć. Przerwał całkowicie, mówi, robotę. Bo już miał dosyć, mówi, albo ktoś go robi w konia, albo nie wiem co, słuchajcie, no udał się znowu za tymi, słuchajcie, no za tymi osobami ubranymi, no widział pasiaki biało, takie czarne pasiaki miały te osoby na sobie założone i mówi, słuchajcie, wychodźcie stąd, bo ja mam dosyć, ja mam bardzo w razie dosyć, no. Albo wychodzicie, albo no nie wiem co. A słuchajcie, niestety no nikt nie wyszedł i i nasz przewodnik powiedział tylko tyle do grupy. Kończymy na dzisiaj oprowadzanie, bo już mam dosyć. Po prostu, słuchajcie, jego psychika już nie wytrzymała, nie wiem, czy to były jakieś zjawiska, mówi, paranormalne, czy po prostu już po kilku
godzinnym oprowadzaniu już zaczęła, słuchajcie, pracować tak zwana psychika, czyli fantazja i tak dalej, ciężko to wytłumaczyć, ale jak mi on to opowiadał przez telefon, to naprawdę, no... No włos się jeży na głowie. On tą historię, słuchajcie, opowiadał swoim przełożonym. Ten jeden ich główny szef po prostu gdzieś wykonał telefon, bo on to wszystko słyszał. Gdzieś odszedł, po prostu ten szef odszedł na bok, wyciągnął telefon komórkowy i zaczął gdzieś dzwonić i tylko słyszał słowa takie, ten nasz przewodnik, które wypowiedział ten nasz tam, no powiedzmy ten jego przełożony, prawda, że słuchaj, znowu to się powtórzyło. Co robimy? Zwolnić. Zwolnić. I to już mi wystarczało. Nasz owy przewodnik, słuchajcie, dostał wypowiedzenie z pracy 3-miesięczne, bo tam już długo pracował. Także dostał 3-miesięczne wypowiedzenie. Tam jakiś, prawda, mu napisali paragraf, bo to ble, 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 prawda? I jak mówię, wiadomo o co chodzi. Dajcie mi człowieka, a ja znajdę na niego paragraf. No tak jak jest, prawda, u nas w dzisiejszych czasach, prawda, także to nie ma problemów. Dajcie mi człowieka, a ja znajdę na niego paragraf, prawda? No i niestety, no nasz przewodnik, prawda, tam jeszcze pracował 3 miesiące, ale no mówi więcej, iż potem sobie brał tego urlopów i tak dalej, wykorzystywał te wszystkie swoje dni urlopu i tak dalej, bo no już po prostu nie dawał rady. Natomiast no dziwne jest to, że tam już się nic więcej nie działo podczas tych 3 miesięcy, no. Także nasz owy przewodnik więcej przesiedział na urlopach niż był później w pracy. Natomiast no ciekawa mi ta sprawa, dlaczego jego przełożeni gdzieś wykonywali telefon i po krótkim czasie usłyszeli słowo zwolnić. To jest bardzo ciekawe, dlaczego? I tu możemy, słuchajcie, się domyślać, że być może było takich przypadków więcej, że po prostu no komuś to, prawda, nie było na rękę. Po prostu no nasz przewodnik stracił pracę jednak, no. Czy tam tak naprawdę doszło do takich zjawisk paranormalnych? To już, słuchajcie, pozostawiam waszej opinii. Ja mówię, ja będąc na osówce 2 lub 3 razy zauważyłem taką no, dziwną zmianę w sobie. Ja mówię, ja już poczułem coś takiego, że jakby ktoś mnie prosił o pomoc, ale ta pomoc dobiegała tak jakby spod nóg, spod ziemi. To jest, ja wiem, że słuchajcie, to jest straszne, co ja teraz mówię, ale ja czułem tak, jakby po prostu jacyś ludzie spod ziemi, w ogóle, którzy byli jeszcze poziom niżej, prosili nas czy mnie o pomoc, aby ich odnaleźć. Ponieważ być może, mówię, zostali tam na zawsze. Zresztą 20 tysięcy pracowników i tak nikt do dzisiaj nie doliczył, gdzie oni się znaleźli po wojnie, także no, po prostu no, znikli, wyparowali. No to jest dziwne, no. No niby weszli, a już stamtąd nie wyszli. To jest bardzo ciekawa informacja. Ciekawa, no może nie ciekawa, ale tragiczna informacja. I też pamiętajmy, że osówka to nie jest ta tylko jedna, prawda, sztornia, czy tunel, jak to jest różnie nazywane. Dlatego było tam więcej, bo to jest ogólnie Rizet, czyli Rizet, to znaczy olbrzym. Mówię, my tego tematu ze Szlachnicem nie odpuścimy, będziemy tam nadal jeździć, będziemy nadal zwiedzać. Interesuje nas takie miejsce, tak zwane kasino. Też tam chcemy być, widzicie, nawet nie, o tym nie wiedzieliśmy, ale... No byliśmy tam, prawda, za raptem parę minut, a... No brakowało nam, prawda, kilku kilometrów dosłownie, aby znaleźć się w obrębie tego tak zwanego kasyna. Ale to mówię, słuchajcie, ten temat może na razie sobie zamknijmy, także no mówię, to są ciężkie tematy, aby to poruszać na YouTube. Mówię, to na pewno tam będę jeszcze się pojawiał w najbliższych terminach, o ile, mówię, czas na to pozwoli, także tam się na pewno zjawimy. Są też tam inne tematy. Ja dostałem pewny link podczas prowadzenia streama od pewnego mojego widza, którego serdecznie pozdrawiam. Tu chodzi o Pawła Rzekę, który mi po prostu podsunął temat,
gdzie się znalazła ta reszta tych, prawda, pracowników, którzy pracowali w obrębie osówki, czy tak zwanego Rize. No nie ma co tu ukrywać, że był to projekt Rize. Także po prostu oni tam leżą nadal. I tak jak on, słuchajcie, zaznaczył, że no niestety, no wiadomo, chodzi o money, czyli o pieniądze, żeby po prostu tych ludzi sam nie wyciągać, bo no bo co, no to są koszta, no nie ukrywajmy, to są koszta, trzeba, ktoś za to musi zapłacić, prawda, żeby dać tam ich, gdzie powinni, prawda, leżeć, a nie no w jakimś tam, prawda, w dole, no. Oczywiście ludzie, którzy odwiedzają, mówię ogólnie Rizę, Osówkę i tak dalej, no te wszystkie kompleksy, no to no wiadomo, no każdy wchodzi, cieszy się, śmieje, natomiast nie wie jaka tam tragedia spotkała tych pracowników, którzy tam pracowali. Pracownik, słuchajcie, który tam wchodził, no mówię, otrzymywał, no mówię, kromkę chleba, jakąś zupę i kawę, no tylko mówię, to wszystko było tak zrobione, że no tam nie jeden zostawał biegunki natychmiastowo, bo no tego się po prostu, słuchajcie, nawet nie dawało jeść. To były po prostu takie tam zmydliny, jakieś tam, no byle jakieś tam dziadostwo, żeby tylko, prawda, no podtrzymywać organizm przy życiu. To jest bardzo, słuchajcie, jest ciekawe, no to jest straszne, to nawet nie jest ciekawe. Będąc na osłówce, no zauważyłem, słuchajcie, ja lubię obserwować ludzi często, jak się zachowują. Słuchajcie, żartowali, śmiali się. No ale no co się też dziwi, no. Do nikogo nie można mieć pretensji. Dzisiaj mamy, prawda, XXI wiek i ludzie są, no zaganiani pracą, prawda, każdy chce jak najwięcej zarobić, prawda, pieniądze, money, kasa, żeby mieć na wczasy. Ale też mówię, nie o pieniądze chodzi, bo im więcej zarobisz, tym więcej wydasz, także to jest właśnie takie, no to są właściwie, słuchajcie, takie szczere słowa ode mnie. Natomiast mówię, jeżeli mówię, to przede wszystkim od was zależy, czy tą historię o tym owym przewodniku uwierzycie lub nie, no to już jest prawda wasza sprawa. No. Ja mówię, ja z tym gościem, już nawet nieładnie mówię, ja z tym mężczyzną rozmawiałem, no i no przez telefon. Mówię, przez telefon to, co mi on opowiedział, to naprawdę miałem, słuchajcie, no gęsią skórkę tak zwaną, także wiem, że są tajemnice, osówki i tak dalej, żeby to wszystko zwiedzić, pozwiedzać, odkryć, to trzeba lat, tego się, słuchajcie, nie da odkryć ani w 2-3 dni. Niektórzy przyjeżdżają na 2-3 dni, zobaczą te tunele i jadą, a nawet nie mają pojęcia, że coś jeszcze może być, prawda, no poniżej. Ewentualnie, mówię, wybierając trasę ekstremalną, można jedynie jeszcze, prawda, tam coś więcej zobaczyć. No być może się skuszę, jak gdy tam będę następnym razem. Także no ten temat osówki na razie póki co zamykamy. Natomiast tu jeszcze chciałbym wrócić do sprawy szlachcica, bo kilka osób jest, które po prostu go niepożywnie atakują. No to, że jego rodzina tam, prawda, no była, oczywiście, to nie ma co ukrywać, słuchajcie, nie ma co ukrywać, no była po stronie niemieckiej podczas wojny, no ale mówię, nie brała akurat udziału w gdzieś tam, prawda, jakichś obozach i tak dalej, że gdzieś tam służyli jako SS, no. Po prostu no musieli, dostali, słuchajcie, bilet, no i trzeba było iść na front, trzeba było iść walczyć, trzeba było bronić no, tak zwanej ojczyzny, no i tyle, no. Także to też, słuchajcie, no nie można kogoś traktować, że ktoś był tam kiedyś i prawda, no wojował, jak to się mówi, no. Jak nie był, słuchajcie, FSS, mówię, to tu chodzi o rodzinę Szlachcica, oni nie byli w żadnych oddziałach SS, tylko po prostu no w zwykłym Wehrmachcie służyli, prawda, to jeszcze no idzie zrozumieć, wiadomo, że też Wehrmacht jako Wehrmacht nie byli święci, też nie ma co ukrywać, pamiętamy, prawda, powstanie warszawskie i tak dalej, wrzesień 39, także no jest co wspominać,
trochę tych filmików się naoglądałem, natomiast no, tak jak szlachcic mi przyrzekał na słowo szlachcica, że, no, że jego rodzina tam brała prawda, udział w jakichś tam, prawda, no już nie powiem tych drastycznych słów, bo też za bardzo mówię, nie mogę mówić, żeby się, no żeby się po prostu nie narażać pewnym osobom, pewnym instytucjom. Takie właśnie były czasy po prostu, no, Hitlerowi jako tako odbiło, no. Chciał zdobyć cały świat, a no mówię, karma wraca i prędzej czy później do niego wróciła. Oczywiście słuchajcie, Hitler no, przeżył wojnę, to co nam tą papkę wlepiali, że Hitler że nie przeżył wojny, że on naprawdę dokonał żywota w bunkrze, słuchajcie, to wszystko pic na wodę. Hitler oczywiście uciekł, mówię, najprawdopodobniej była to łódź podwodna. Mówię, mam nawet zdjęcie, które tam zostało wykonane kilkanaście lat po wojnie. Hitler sobie, słuchajcie, odpoczywa przy tak zwanej sieście, czyli po prostu sobie śpi. Śpi jak małe dziecko, odpoczywa sobie, także to było ostatnie zdjęcie. Jak się mówi, jak się odważy, to może nagram na ten temat o Adolfie. Tylko że no nie wiem, czy ten film zostanie później usunięty, czy zablokowany, bo mówię, bo za bardzo powtarzanie takiej prawdy, to może no, komuś się to nie wydawać się, prawda, tak za bardzo na rękę, no. Ja to mówię, takich słów używam, prawda. Także mówię jeszcze raz, wracając do sprawy szlachcica, słuchajcie, ja dobrze wiem, że no, Niemcy nie byli święci podczas II wojny światowej. Wiadomo czym oni się, prawda, no, przyczynili. Ale też mówię, słuchajcie, to są już takie no, ciężkie tematy, jak ja teraz zawsze tych słów używam. Ale już wracając do, mówię, do... Słuchajcie, ja jeszcze powiem tak, ja czytałem nawet taką książkę, może nie książkę, taką czasopisów, no nie wiem, czy gazetę nawet, nie wiem jak to można nazwać, że był wydany rozkaz przed 1939 roku przez samego Adolfa Hitlera, nie pozostawiajcie ani jednego ślada, czyli chodzi o pozostawianie, prawda, śladów, nie zostawiajcie śladów. Aby przyszłe tam, prawda, pokolenie nie mogło się zemścić kiedyś tam, prawda, do przodu ileś lat. Już nie powiem, wybij wszystkich. Także mówię, to są naprawdę ciężkie tematy, no. No było, trzeba pamiętać. Ja też dobrze wiem, że no, Polacy nie są tak dobrze, prawda, odbierani w Niemczech, tak samo Niemcy u nas, no. Ale to jest właśnie taka no, nienawiść. To już było właśnie już w sumie dawno, już od Mieszka, gdzie tam, prawda, Mieszko też pogonił Germańców wtedy. Wiadomo, później Grunwald, no 39 rok, wiadomo. 45 rok też, tak samo, wiadomo, też tam też się trochę działo. No i do dziś jest taka, prawda, jakaś taka zmowa milczenia. Nikt się oczywiście do niego nie przyznaje. Ale to są słuchajcie ciężkie tematy. Nie chcę ich tutaj poruszać. Na taki temat sobie możemy, mówię, przy ognisku porozmawiać. Błędy powytaczać, prawda. Ci robili źle, ci robili dobrze. Ale dobra, słuchajcie, już nie chcę przedłużać, bo już no, zmieniłem temat, miał być na temat osówki i owego przewodnika, ale to już zaszedłem za daleko, także ja się z wami w tej chwili pożegnam, trzymajcie się i do zobaczenia.